Tak sobie od 30 minut leżymy i się tulimy. Chociaż ja muszę wstać. To nie. Askan uważa, że nie muszę. Że najważniejsze teraz jest leżanko. Tak? No o tobie mówię. O tobie. O nikim innym. Nie wiem, sobie się do niej czytam tej książki. Askan, no nie mogę ci dać nic. Uspokój się. Cześć, witam was bardzo serdecznie. Rozpoczynamy Vlogmas dzień 21. Kochani, mój mały pomocnik już stwierdził, że nie chce być przed kamerą. Nie chcesz już być przed kamerą, nie? I słuchajcie, stoi obok choinki. Już wam go pokażę. Askan? Askan? Chciałam się jeszcze przywitać, jak jestem u mamy i zaraz wam pokażę, jakie ma piękne bombki. I tak teraz patrzę w prawo i tam w ogóle jest bombka. Askan, czy ty tą bombkę obgryzłeś? Jakby, wiecie, Askan miał 10 grudnia 16 urodziny. Piękny wiek. Za kilka dni zacznie mu już iść na 17, więc jakby, no... Mogłoby to wskazywać, że jednak jest to już piesek taki bardziej dojrzały, prawda? Nie, Askan po prostu, jak mama mi niekiedy mówi, on dalej robi to samo, co robił, jak miał rok, dwa, trzy. Wiecie, mama ubiera choinkę, a on wącha po prostu igiełki, które spadły i chce je jeść. Jakby, no nie może jeść takich rzeczy w żadnym wieku, a zwłaszcza w takim, kiedy cały czas choruje. No, mycho. I tak teraz właśnie spojrzałam w prawo i widzę, że tam bombka leży i tak, czy to Askan? Czy mamie po prostu ta bombka odpadła? Ale pokażę wam, bo mama tej takie piękne bombki, więc zaraz wam zrobię jakieś przebitki. A zaraz w ogóle wracam do domu, będę montowała film. W ogóle ja ten film, ten vlogmas, który ma się pojawić dzisiaj, miałam zmontować rano. Ale plan był taki, już wam powiem, jak miał wyglądać dzisiaj mój dzień. Rano przyjeżdżam do mamy o godzinie 7.30. Pójdę spać, no bo w końcu mam urlop, więc no nie będę pracowała od 7.30. Wstanę za jakieś 2 godzinki maksymalnie. Przeczytam książkę, to znaczy skończę ją czytać. To jest książka do potencjalnego patronatu w następnym roku. I dam odpowiedź, czy mi się podobała, czy też nie. Spoiler, podobała się i to bardzo. W każdym razie, dobra, to na razie musi być top secret, ale będę o tej książce na pewno jeszcze głośno mówiła. No i później mówię, skończę czytać, to zmontuję sobie vlogmasa, że jak wrócę do domu, no to już teraz jest taki czas totalnego przygotowywania, wiecie. Teraz powinnam odpoczywać, taki był plan też, ale no nie wyszło, więc trzeba go zmienić. I mówię, wrócę, będę sprzątała, puszczę sobie książkę w słuchawkach, będę słuchała też muzyki świątecznej. No, wiecie, przygotowania do świąt full wypas. Przy czym ja nie wiem, jak to się stało. Ja nie mam pojęcia i wiecie, co ja chcę powiedzieć, prawda? Ja przespałam, słuchajcie, 4 budziki. Ja nie wiem, jak ja to zrobiłam. I jak spałam, to w moim śnie pojawiła się taka myśl, coś za długo śpię. I otworzyłam oczy i tak nagle... Pomyślałam, że może minęło dopiero 15 minut, bo niekiedy jest takie wrażenie, nie? Jak się śpi, no to ma się takie poczucie, że w sumie może minęło 15 minut i dalej można iść spać. I to jest w ogóle najlepsze uczucie, prawda? Że na przykład, nie wiem, myślicie, że już w ogóle musicie wstać do pracy, a tu się okazuje, że jeszcze macie godzinę albo dwie i jakby to jest po prostu dar od losu. Ale tym razem tak nie było. Ja wstałam i moja mama ma tutaj zegarek. Ja tak spojrzałam i ja mówię, zaraz, zaraz. Ja mówię, nie, to jest chyba jakiś program włączony. Słuchajcie, 12.20. Ja w ogóle szybko z tego łóżka, słuchajcie, Askanowi tabletki i staram się ogarnąć, za co powinnam się najpierw wziąć, więc oczywiście skończyłam czytać książkę. Napisałam maila, że mega mi się podobała. Później doszłam do wniosku, że w sumie nie mam zbyt wiele czasu, a jeszcze musiałam jechać na cmentarz, bo dzisiaj miałby urodziny mój ukochany dziadek, więc no, chciałam po prostu skorzystać, póki jeszcze jest jasno na dworze, więc pojechałam na ten cmentarz, no i teraz wróciłam, no i słuchajcie, materiał zaraz będę montowała, jak wrócę do mieszkania. Nic się absolutnie nie stało, to nie jest coś takiego, że wiecie, tylko ja się po prostu tak sama z siebie śmiałam. 4 budziki przespać. On oczywiście... spał tak samo. To nie jest tak, że to tylko moja wina. On po prostu, wiecie, jak się położył, jeszcze nawet kojarzyłam, że jak się kładam spać, jeszcze sobie czytałam właśnie przed położeniem się, to on tak chrapał, po prostu, wiecie, leżał, łapki i jeszcze mlaskał, bo Askan uwielbia, jak właśnie zasypia, to robi tak jak...
Nie chcę wam tej robić, bo wiem, że nie wszyscy lubią mlaskanie, ale jego mlaskanie jest tak słodkie. Ja wiem, że to jest pies, który ma 16 lat i wiem, że to już jest dziadziuś, ale po prostu on jest tak słodziutki. No, także słuchajcie, tak to wyglądało, tak wygląda mój pierwszy dzień urlopu, czadersko. I doszłam do wniosku, że no, tak ma być. Ale się przynajmniej wyspałam, chociaż nie ukrywam, że jak zjem pewnie dzisiaj obiad i zastanawiałam się, co sobie zrobić, doszłam do wniosku, że dzisiaj będą naleśniki, to pewnie zrobi mi się ciepło na brzuszku, zmontuję wam film, zaplanuję go i tak, a może chwilę książeczka, może chwilę coś tam, po prostu marzę o takim właśnie. Ale myślę, że nie tylko dla mnie grudzień jest takim czasem bardzo zagonionym, wiecie, pełnym jakichś planów, które nie ma jak właściwie spełnić. No, dużo się dzieje i myślę, że nie tylko u mnie, bo z kim rozmawiam, to każdy mówi: Agnieszka, totalne szaleństwo, marzę o tym, żeby w święta nigdzie nie iść i po prostu zostać w domu i odpoczywać. I to jest z jednej strony straszne, z drugiej strony no często tak jest po prostu. Ja też łapię się na tym, że często we vlogmasach wam mówię, że to, chciałabym tamto, a potem tak czy siak, wiecie, ten czas jakoś mi się kurczy, skupiam się na tym, tutaj jeszcze coś wyleci, no wiecie, no każdy z nas ma jakieś tam rzeczy do ogarnięcia. Oczywiście zawsze w tym miesiącu pojawia się w mojej głowie taka myśl, że od następnego roku fajnie byłoby zwolnić i bardzo chciałabym to wprowadzić w życie, ale niekiedy życie pisze swój scenariusz, my możemy oczywiście mieć swoje plany, no a na przykład ja we wrześniu nie miałam pojęcia, że będę tutaj pracowała nie z domu, tylko właśnie od mamy i opiekowała się częściowo tym małym brzdącem. Tak jest, my go kochamy i wiemy, że po prostu ten czas, który mamy, to jest taki czas pożyczony. I właściwie tak żyjemy z dnia na dzień i się cieszymy z każdego dnia. No tak, słońce, tak, z każdej chwili z nim. A nie wiadomo, ile tych chwil zostało, więc trzeba z tego korzystać. Ale mam pogadankę, słuchajcie. W ogóle zauważyłam, że w tym vlogmasie jest dużo pogadanek, ale takich bardziej śmieszkowatych. A w zeszłym roku miałam takie pogadanki typu, bo wtedy narodziła się w ogóle ta cała sprawa związana ze Sasnacello. Paulo Sasnacello, znaczy Paulo Coelho i panna Sasnacello. Wiecie, o co chodzi, że miałam takie przemyślenia życiowe. I teraz właśnie to wprowadziłam, jakby... No, ale takie przemyślenia dzisiaj mi się pojawiły w głowie, pewnie dlatego, że się wyspałam i coś tam zaczyna w tej głowie się rodzić. Ale tak, dajcie też znać w komentarzach, czy u was też jest taki gorący czas, czy już odpoczywacie, czy już macie chillerę, utopię. Dajcie znać w komentarzach, jestem ciekawa, jak to u was wygląda. W ogóle moja mama sobie wyciągnęła opowieść biblijną, którą kupiłam jej w zeszłym roku i gdybym wiedziała, że w tym roku będzie takie piękne wydanie, to bym się wstrzymała i kupiła jej to nowe, bo jest przecudowne. Nawet sama zastanawiałam się, czy sobie nie kupić, ale to też jest ładne. Ma swój urok. Zresztą czerwień i złocenia, no. O czym my rozmawiamy? Dzisiaj moje drugie ulubione danie zaraz po pomidorowej. Naleśniki z... powitłami. Miam, 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 miam. Bardzo chciałabym się już pozbyć tego kataru, a on, mam wrażenie, że on takimi falami do mnie wraca. I z tego, co mi wiadomo, Adam i mama mają tak samo, ale już po prostu strasznie mnie denerwuje, bo to jest, wiecie, ten moment, w którym chcielibyście już normalnie oddychać, ale jeszcze nie oddychacie i później, kiedy właśnie następuje ta zmiana i możecie już normalnie wziąć powietrze, to jest takie, o Boże, nie sądziłam, że tego mi tak bardzo brakowało. To ja już bardzo bym chciała być w tym momencie, kiedy ja już po prostu wstaję rano i mam takie... No, sorry. Teraz to nie zabrzmiało dobrze. Ale kochani,
Nie ma co uciekać od obowiązków. Zaraz już na serio idę sprzątać kuchnię, bo za każdym razem, jak to tam gdzieś wspominałam w tle, że muszę to zrobić, tak dalej, tak dalej, to zawsze pojawiały się jakieś inne rzeczy do ogarnięcia. Nie. Jest czwartek, ja dzisiaj miałam już w ogóle pachnieć i odpoczywać, więc tym bardziej chciałabym tą kwestię już dzisiaj zamknąć. I nieważne, że jest późno, ja się dzisiaj wyspałam, jutro mam urlop, więc tak, zaraz będę sprzątała. Ale zanim, matko, uchyliłam na chwilę okno, bo chciałam tutaj po tych naleśnikach mieszkaniu trochę wywietrzyć, ale tak mocno wieje, że zaraz je zamknę. W każdym razie, zanim przejdę do tej części takiej już bardziej zadaniowej, sprzątającej, to otworzę kalendarze adwentowe i jeszcze podzielę się z Wami takim swoim pewnym przemyśleniem, o którym Wam też pisałam na Instagramie. Mianowicie oglądałam dzisiaj vlogmas Alice. Nie jestem na bieżąco, oglądam sobie tak z doskoku, co mi wpadnie na główną. Będę je nadrabiała pewnie w święta, bo ja vlogmasy Alice oglądam chyba od samego początku. Jeszcze jak sama nie nagrywałam, no to Alice już miała kanał i oglądałam i zawsze bardzo lubiłam jej filmy świąteczne. I nie tylko. Z wszystkimi nie jestem na bieżąco, ale z tymi świątecznymi zawsze byłam. I dzisiaj Alice poinformowała, że za rok już takie codzienne vlogmasy nie będą się pojawiały, tylko będą się filmy pojawiały co kilka dni, no tak jak zawsze w ciągu roku. I z jednej strony oczywiście smutek i żal, bo bardzo lubię te filmy, są strasznie nastrajające i też naprawdę dobrze się je ogląda, ale z drugiej strony jak najbardziej też to rozumiem, to jest szmat czasu, 10 lat nagrywać, wiecie, vlogmasy, to jest no naprawdę kawał roboty. Ja sama, to są już chyba moje 6 vlogmasy, albo 5, nie wiem, musiałabym sprawdzić. W każdym razie odkąd założyłam kanał, nagrywam właśnie vlogmasy. Na początku to były takie filmy, które pojawiały się tam co 2 dni, były to też takie różne jakieś tam, wiecie, takie bardziej okołoświąteczne, ale w pewnym momencie zaczęłam nagrywać takie codzienne właśnie filmy w grudniu. I miałam takie same przemyślenia w sumie jak Alice w tym roku. Z uwagi na to też, że no, sytuacja jest też taka, że ja codziennie jestem u mamy, no jednak choroba Askana, bałam się, że jednak ta choroba przerodzi się w coś gorszego w ogóle przed vlogmasami i obawiałam się tego też, że no, nie będę w stanie w ogóle sobie w tak krótkim czasie pewnie poradzić z tą zmianą, a może by to była jakaś dla mnie, wiecie, odskocznia i dzięki temu bym nie myślała o tym, co nieuniknione. Na szczęście nie ma co na razie tutaj, wiecie, się zadręczać myślami, bo jest stabilnie jak jest. W każdym razie miałam też takie przemyślenia i nie wiem, jak będzie wyglądał następny rok. Mam nadzieję, że będę nagrywała codziennie te vlogmasy, bo dają mi one dużo radości, z tego co piszecie Wam również, ale rzeczywiście jest to bardzo intensywny czas i wiecie, taki mocno skupiony na tym, na tych zadaniach, na tym wszystkim, że może jakaś zmiana byłaby potrzebna, nie wiem, czy filmy co 2 dni, czy właśnie też tak 3 razy w tygodniu. Nie wiem, jestem ciekawa, jakie podejście do tego będę miała w następnym roku. Zobaczymy. Może nic się nie zmieni. Mam nadzieję, że nie. Ale też rzeczywiście dobrze jest mieć to gdzieś też z tyłu głowy, bo tak jak Wam już powiedziałam, mnie takie właśnie myśli też gdzieś zakiełkowały, bo to naprawdę, ja tu oczywiście nie chcę się uskarżać, bo nikt mnie absolutnie do tego nie zmusza, to jest tylko i wyłącznie moja chęć, że chcę nagrywać vlogmasy i one dają mi tyle radości, jak też czytam Wasze wiadomości, ale też wielu z Was w ogóle do mnie pisało, kiedy były te gorsze momenty z Askanem, że jeżeli nie czułabym się na siłach, to zrozumiecie i że mam jakby patrzeć tylko na siebie, i tylko w zgodzie ze sobą właśnie tworzyć. I to było naprawdę super, także dziękuję Wam z całego serducha. Na szczęście no już praktycznie jesteśmy przy finiszu i tutaj wszystko się udało. Może nie są to takie, wiecie, wystrzałowe vlogmasy, że jeżdżę gdzieś tam, że robię jakieś rzeczy, że wszystko jest pięknie oprawione i tak dalej, ale ja zawsze powtarzam, że
No, tak wygląda moje życie, tak wygląda moja codzienność. Niekiedy mam lepsze kadry, bo z tyłu na przykład jest wszystko wywalone, a za mną jest na przykład porządek. Niekiedy takiego dobrego kadru nie mam i wszędzie widzicie, jaki jest po prostu Armagedon. Ale tak jest, no. Zobaczymy, jak to wygląda. Dajcie też znać, czy oglądaliście vlogmasy Alice, to znaczy ona cały czas jeszcze nagrywa i będzie nagrywała, tylko że już nie będzie tych codziennych vlogmasów. Czy oglądacie jakieś inne codzienne vlogmasy? No, jestem ciekawa. W każdym razie tak mi się właśnie nasunęła myśl dzisiaj. Mam jakiś taki mood na pogadankę, co już widzieliście przy powitaniu. A teraz właśnie tak sobie pomyślałam, że w sumie też z wami się podzielę tym, co już też gdzieś u mnie zakiełkowało. No i tak, no. Nie ma co uprzedzać faktów. Do następnego roku jest jeszcze daleko. Ja też rozumiem decyzję Alice, że powiedziała o tym teraz, bo jak sama wspominała, nie chciała robić czegoś takiego, że w następnym roku w listopadzie dałaby znać, że hej, w tym roku nie będzie tam codziennych vlogmasów, tylko teraz już uczciwie uprzedziła swoich wiernych fanów, widzów. I to uważam, że jest lepszym rozwiązaniem, więc no ja na chwilę obecną nie mam żadnego, wiecie, komunikatu, bo życie lubi zmieniać te plany, więc na bieżąco będę was informowała, ale mam nadzieję, że jeszcze w następnym roku te vlogmasy będą. Dobra, okej, bo już ją zapętlam, coś czuję, a chciałam otworzyć herbatę i mam teraz numer 21. Wczoraj wypiłam tą miętową, dzisiaj sobie zrobię też jakąś inną do sprzątania. Tutaj mam, co to jest? O, zielona herbata, znaczy zielone opakowanie i to jest Mighty Matcha, czyli o smaku matchy. Wiecie, że ja chyba nigdy nie piłam matchy, tak w ogóle totalnie. Na pewno coś jadłam o smaku matchy. Ale pić chyba samej nigdy nie piłam. Musiałabym kiedyś spróbować. I dzisiaj mamy okienko numer 21. I dzisiaj mamy Kinder Bueno. I macie Adama, który by nam tutaj pomagał. I kalendarz Skillsa. Się dzisiaj bardziej rozgadałam przed, a z tymi kalendarzami widzicie, jak już lecę. Ja w ogóle powiem wam, jeszcze odnosząc się do tej pogadanki. Ojejku, jakie duże okienko. Pokażę wam tylko, to jest to. 21. Do tej pogadanki na początku obawiałam się, że w tym roku, nie mając kalendarza od mamy, gdzie w zeszłym roku miałam zadania do wykonania i wiecie, musiałam tam właśnie zawsze coś zrobić dodatkowego i te vlogmasy były dzięki mojej mamie bardzo urozmaicone. Mówię dzięki mojej mamie, bo ona miała naprawdę świetny pomysł na to, żebym albo poruszała jakieś kwestie, albo nie wiem, czy to rysowała, czy tańczyła, czy no w ogóle, no wiecie, to dużo się działo w zeszłym roku. Bałam się, że w tym roku nie będą te moje filmy atrakcyjne pod tym właśnie względem, że będę miała zwykłe kalendarze i taka moja codzienność będzie, gdzie często, wiecie, no tego czasu nie ma zbyt wiele, żeby zrobić coś atrakcyjnego. Ja właśnie 10 razy powiedziałam coś atrakcyjne, pewnie tak. Na szczęście myślę, że tak czy siak spoko wszystko wyszło, nie wiem, mam nadzieję, ale taka obawa też się pojawiła, bo no wiadomo, że ten kalendarz od mamy to zawsze jakaś taka frajda też i taka ciekawostka, myślę. Ale tak, słuchajcie, tutaj jeżeli chodzi o to okienko i coś ciężkiego jest w środku i coś dużego. Kalendula, ziołowy ekstrakt, toner bez alkoholu. I ty, znaczy wy, w środku pływają jakieś w ogóle liście. Patrzcie na to, tutaj. Nie wiem, czy. O. I tutaj, patrzcie, nie wiem, czy widzicie. O. Widzicie? Ale ciekawe. A nie, dobra. Ja tutaj wącham, a to jest. Zamknięte. Dobra, to jest toner pewnie taki właśnie po zmyciu makijażu do przeczyszczenia twarzy, skóry, tak? 250 ml za 200 zł i to jest nagietkowy tonik do twarzy. Oczyszczający, chroni przed szkodliwymi działaniami zanieczyszczonego środowiska, kojący, zapobiega zaczerwienieniom. Nagietkowy bezalkoholowy tonik do twarzy Kalendula Herbal Extract Toner jest wielbiony przez nasze klientki już od lat 60. Klasyczna, kultowa formuła zawierająca wyciąg z ręcznie zbieranych płatków nagietka została udoskonalona i wzbogacona ekstraktem z korzenia łopianu oraz allantoiną. Nagietek lekarski uznawany jest jako zioło lecznicze i powszechnie stosowany jest w pielęgnacji skóry tłustej.
Ale czad. Poddaj się magicznej sile delikatnego toniku, który oczyszcza i łagodzi skórę normalną i tłustą. Poczuj na własnej skórze jego wyjątkową możliwość. Jego wyjątkowe możliwości, wykrzyknik. W formule tego toniku znalazł się wyciąg z kwiatów nagietka wraz z jego płatkami. Pozwala nie tylko oczyścić skórę, ale pomaga również utrzymać jej naturalną równowagę, integralność. Rozumiem, że ja przeczyszczę i nagle moja skóra. Dobrze, to dzisiaj rozmawiamy o... Dzięki swoim wyjątkowym właściwościom tonik szybko stał się jednym z ulubionych produktów... jednym z ulubionych naszych... jednym z ulubionych produktów... Ale to jest w ogóle dziwnie skonstruowane. Szybko stał się jednym z ulubionych produktem naszych klientów. To nie jest po polsku, czyli to nie ja nie potrafię czytać, tylko oni nie potrafią pisać. No... Także słuchajcie, brzmi to ciekawie i rzeczywiście takie naturalne kosmetyki, nie wiem, czy one są rzeczywiście ręcznie zbierane, pewnie tak, ale czy tam leciała w tle jakaś muzyka relaksacyjna, żeby te liście... Dobra, okej, to już wychodzi mój czarny humor. Ale w każdym razie ciekawa jestem, jak ten tonik będzie rzeczywiście na moją skórę wpływał, bo zazwyczaj jak mam takie toniki różne, no to one no, są na bazie alkoholów i zazwyczaj ich po prostu nie używam, no bo nie mogę, bo nie powinnam wysuszać bardziej swojej skóry, więc ten powinien rzeczywiście w jakiś tam sposób mi ją nie tyle co nawilżać, ale jakoś tam właśnie redukować te nawilżenie, te zaczerwienienie i też i też pomagać właśnie. I potem mogłabym nakładać te wszystkie nawilżające anti-aging kosmetyki Skillsa. Jeżeli to wszystko zadziała, ja się w tych kosmetykach absolutnie zakocham, wiecie, jakby będę je stosowała tak jeden po drugim, to zbankrutuję. Nie żartuję. Raczej nie będę tak wszystkich kupowała, ale ogólnie super. I powiem wam, że jak teraz wyciągnęłam ten tonik, to ten kalendarz jest o połowę lżejszy. On był chyba tutaj najcięższy. Jestem ciekawa, co będzie 24 grudnia, bo no takie duże produkty teraz, a zostały teraz takie już mniejsze te okienka. I jestem ciekawa, co tam będzie jeszcze w środku. Ale ogólnie kalendarz spoko, nie? Dobra, kochani, idę się teraz przebrać w brzydki sweter. Biorę szmatkę, różową pastę z Action, odpalam audiobooka tego, którego wczoraj zaczęłam słuchać i jeszcze w ogóle też dzisiaj zauważyłam, że na Legimi już są też wypieki z SQN. Ach, już wam pokażę. Wypieki defensywne. Ja akurat mam też książkę, ale może jak skończę słuchać tą książkę, którą wczoraj zaczęłam, to sobie odpalę w audiobooku tą. Oto kuchnia jest umyta w jeden dzień. Jej! Dobra, kochani, przychodzę z update'em czytelniczym. Skończyłam słuchać Zupełnie inny cud Agnieszki Olejnik. I no, była to taka historia, jak się spodziewałam. Bardziej obyczajowa, bardziej taka dziękczynna o tym, na czym powinniśmy się skupić, co jest dla nas ważne. Ogólnie ta druga część poleciała bardzo szybko. Niemniej jednak było to rzeczywiście przyjemne, fajne, romantyczne, ale też takie bardzo radosne i miło po prostu spędziłam czas. Także fajnie się przy tym sprzątało kuchnię i się tak nastroiłam świątecznie. Rzeczywiście była tam ta Wigilia, ale nie było to też takie bardzo świąteczne. Bo czemu ja was przybliżam? Sorry, palec mi się przesunął. W każdym razie myślałam, że tutaj będzie więcej tych świąt, wiecie, że będzie takie przygotowywanie się, a bardziej było skupienie się chociażby na tym, że nikt tam się nie pytał tej Urszuli, czy im w czymś pomóc. No... Ogólnie tych świąt po prostu tutaj aż tak dużo nie czułam. Był śnieg i w ogóle, ale myślałam, że będzie więcej jakichś takich elementów, które mnie nastroją. Na pewno poszukam sobie jeszcze innej książki, no bo w końcu Wigilia dopiero za 3 dni. Musiałam to policzyć, fakt, że już jest następny dzień.
ale no cóż, jesteśmy cały czas w 21 vlogmasie. Niemniej jednak polecam, bo rzeczywiście spoko książka, ale myślałam, że będzie bardziej świąteczna. Ale słuchajcie, jestem na rozdziale 7, jeżeli chodzi o wypieki, defensywne, to jest gdzieś tutaj 8, a ja jestem na 7. O, tutaj jestem, czyli na stronie 51, więc na razie jeszcze dużo z tej historii nie poznałam, a tu się już tyle zadziało. Przede wszystkim ja mam wrażenie, że Kingsfisher, to jest w ogóle pseudonim, jak dobrze pamiętam, tak, bo to tak naprawdę jest Ursula Vernon, i powiem wam tak, że dla mnie jakby to jest autorka, której ja będę chciała przeczytać wszystkie książki. Uwielbiam to, że ona w tych 50 stronach zamieściła właściwie to, jak zbudowana jest kraina, jakie są postacie, czym różnią się czarodzieje od magów, czy tam takich pomniejszych magów, czym ona się zajmuje, jak wyglądało jej życie, kim w ogóle jest taki potężny mag, rycerz, którego spotkała, jak zbudowane jest to królestwo, wiecie, kto rządzi i tak dalej. I to nie było przedstawione w taki bardzo trudny sposób. To jest prosta historia, która rozgrywa się na naszych oczach, ma niesamowite pokłady takiej wesołości, żartu, który ja uwielbiam w ogóle, bardzo sarkastyczny jest tutaj też żart. W ogóle no, te postacie są też w pewien sposób nieidealne, ale też takie ciekawe, że chce się je poznać. Oczywiście mamy tutaj też wątek kościanego konia, tak jak był pies z kości w Pokrzywiej Kości, tak tutaj mamy konia, który też jest zbudowany z kości samych i ze szmat. Jakby te postacie są tak przerysowane, ale tak czaderskie w ogóle. No, ja powiem wam, jestem już zakochana. I tutaj na okładce w ogóle jest pierniczek i w ogóle, bo ta główna bohaterka, o jejku, jak ona, Mona, 14-letnia Mona, potrafi zaczarować wypieki i zrobić tak, że albo będą rosły, albo będą po prostu tańczyły, albo będą smaczniejsze. Też kiedyś zaczarowała zakwas, który jest bobem. Tak, bob, zakwas nazywa się bob, więc jakby już czujecie, prawda? Jaka to jest historia. I ten bob po prostu tak urósł, że jestem taka fajna historia właśnie o bobie, którego ona nie karmiła przez kilka dni i on sobie sam poradził. Jak przeczytacie wypieki defensywne, to będziecie wiedzieli, o co chodzi. Ale ja po prostu tak się śmiałam. Ja myłam szafkę, bo sobie odpaliłam w audiobooku, myłam szafkę i po prostu płakałam ze śmiechu, jak poznałam historię boba. Jak w ogóle to brzmi, poznałam historię boba. Nie, słuchajcie, no po prostu to jest hit. I ja tutaj nie dokończyłam, że tutaj są pierniczki, no bo to jakby się też kojarzy z wypiekami, ale to nie jest do końca tylko i wyłącznie historia świąteczna. I to też będę chciała chyba podkreślić. Zobaczę, jak to się potoczy dalej, ale mam wrażenie, że właśnie to może być mylące. Niemniej jednak oczywiście fajnie jest to słuchać teraz podczas świąt, kiedy no wszyscy coś tam pieką. Znaczy, no nie wszyscy, ale sporo osób piecze. Niemniej jednak to jest historia, która tylko po prostu opowiada o dziewczynie, która jest piekarką i która znajduje zwłoki. I która później z tego powodu ma jakieś tam problemy. Ale o tym wam powiem też później. W każdym razie, no słuchajcie, jestem na razie zauroczona i właśnie myślę, że Kingsfisher będzie tą autorką, po której książki wszystkie będę sięgała. Także duża okejka. A ja, kochani, będę się już z wami żegnała, bo najwyższa pora położyć się spać, bo już jest naprawdę bardzo późno, tak bardzo, bardzo. Ja obiecałam sobie, że dzisiaj pójdę wcześniej spać, ale w ogóle mi się nie chce spać i to jest najgorsze. Ja się boję, że ja w ogóle nie będę miała usnąć. Mam rozregulowany strasznie sen. Mam nadzieję, że podczas świąt wróci do siebie i wszystko się unormuje. I w ogóle będę chciała oczywiście po świętach zorganizować maraton czytelniczy, tak jak wam mówiłam, który będzie trwał, muszę policzyć, 27 do... od 27 grudnia do 30 grudnia. Tak byśmy to zrobili. Bo zastanawiam się, kiedy wtedy ten film by się pojawił. 31 do południa? Tak, zobaczymy. Ale w każdym razie mam taki plan, bo chciałabym jeszcze czytać książki, się do tego zmobilizować. Co jeszcze nagrać w tym roku oprócz vlogmasów?
No i po prostu dawno maratonu żadnego nie organizowałam, więc po prostu tak sobie pomyślałam, że fajnie byłoby na luźno podejść do kwestii nagrywania, bo to będzie z kilku dni, więc nie cały czas po prostu nagrywanie. Ale tak, kochani, to takie moje luźne przemyślenia teraz, bo chcę się z wami już pożegnać. Także, kochani, ja z całego serca chciałam wam podziękować za wspólnie spędzony czas. Mam nadzieję, że tak samo jak ja dobrze się bawiliście i miło spędziliście właśnie te chwile ze mną, z tym filmem. Dziękuję wam za oglądanie, trzymajcie się ciepło i oczywiście mam nadzieję do zobaczenia następnym razem. Pa!